18 października wspominamy błogosławionego Izaaka Żoga, prezbitera i męczennika. Izaak urodził się w Orleanie w centralnej Francji 10 stycznia 1607 roku jako trzeci syn kupca handlującego materiałami tekstylnymi. Uczył się w szkole prowadzonej przez jezuitów, wstąpił do zakonu w wieku 17 lat. Po ukończeniu nowicjatu w Rouen oraz studiów filozoficznych i teologicznych został mianowany przełożonym kolegium jezuickiego w Rouen. Tam spotkał się ze współbraćmi, którzy podobnie jak on stali się misjonarzami w Kanadzie i tam ponieśli męczeństwo. W wieku 31 lat przyjął święcenia kapłańskie w Paryżu. Bardzo pragnął być misjonarzem. Po odprawieniu 30-dniowych rekolekcji, jeszcze tego samego roku, po usilnych prośbach, przełożeni skierowali go do Kanady. Pracował bardzo ofiarnie w misji świętego Józefa wśród Indian z plemienia Huronów. Nazywany był przez nich drapieżny ptak. Pomagał też w zakładaniu innych misji jezuickich. Przez 6 lat z wielkim oddaniem głosił Słowo Boże, chrzcił dorosłych i dzieci, sprawował sakramenty święte. W wyniku jakichś niesnasek Indianie zablokowali drogę do Quebecu. Ludziom odciętym od tego miasta wyczerpywały się zapasy żywności i groził im głód. W sierpniu 1642 roku jako ochotnik udał się do miasta. W drodze powrotnej został napadnięty i uwięziony przez Irokezów. W niewoli przez 15 miesięcy zadawali mu wyszukane, okrutne tortury. Przypiekano mu ciało, wyrywano paznokcie, bito żelaznymi prętami, odcięto mu kciuk u prawej ręki. Irokezi celowo go nie zamordowali, gdyż chcieli wymusić okup. Wykupił go nieznany holenderski pastor za 300 funtów srebra. Inne źródła podają, że udało mu się zbiec z niewoli. W bardzo ciężkim stanie przewieziono go do Nowego Amsterdamu, dzisiejszego Nowego Jorku. Na Boże Narodzenie 1643 roku dotarł do Francji. Okazywano mu tam powszechną cześć. Regentka Anna całowała jego pokaleczone dłonie. Po kilku miesiącach odpoczynku, na wiosnę 1644 roku, mimo iż bardzo się bał ponownego wpadnięcia w ręce Indian, jednak uprosił u przełożonych możliwość powrotu do Kanady. Na prośbę rządu francuskiego doprowadził do pokoju ze szczepami Irokezów. Kiedy w roku 1646 wybuchła wśród Indian epidemia, zabobonni tubylcy, sądząc, że to on ją sprowadził na nich, zamordowali go toporem 18 października 1646 roku w Auresville, w dzisiejszym stanie Nowy Jork. Miał wówczas zaledwie 39 lat. Beatyfikował go wraz z 7 innymi męczennikami kanadyjskimi papież Pius XI w 1925 roku, a w 1930 roku kanonizował. Od 1926 roku w Midland, w prowincji Ontario, na terenie dzisiejszej Kanady, istnieje sanktuarium jezuickich męczenników kanadyjskich. Modlą się tam miejscowi Indianie oraz przedstawiciele kanadyjskich emigrantów. Sanktuarium to nawiedził w roku 1984 papież święty Jan Paweł II, który powiedział wówczas: przywołujemy na chwilę tych heroicznych świętych, których w tym miejscu czcimy, a którzy zostawili nam tak wspaniałe dziedzictwo. To sanktuarium męczenników jest miejscem pielgrzymek i modlitw, monumentem Bożego błogosławieństwa dla przeszłości, inspiracją dla nas, spoglądających w przyszłość. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie świętych męczenników Izaaka i jego towarzyszy, dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twoich męczenników umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się